znajdujemy się w Szewcach, w gminie Bedno. Muce aktualnie przyjdzą zimą, w plonie, nie wiem, około tam 5-5,5 tony. Nie za specjalne w tym roku mamy tutaj u nas w rejonie plony, ponieważ wszystko wyschło. Ziarno też nie za dobrze wygląda, można powiedzieć, że pośladowe, nie nadające się do siewu. Mucimy już około tygodnia, troszkę tam z drobnymi przerwami przez pogodę. Szczerze mówiąc, popranina, nie deszcze. Wymucone już mam około, teraz będę wam pokazać, około 210 hektarów łącznie w tym roku. Przeważnie to jak na tą chwilę zboża, no troszkę rzepaków było, ale to można powiedzieć, że 20 parę hektarów tylko. Wektor na tą chwilę sprawuje się, można powiedzieć, bezawaryjnie. No można powiedzieć, no, tak jest, no, do tej pory nic się nie zadziała, aby czyszczenie, smarowanie, pilnowanie stanu olejów, płynów i tak dalej. Aktualnie zmierzamy z prędkością około 5 hektarów na godzinę przy tym plonie. Wychodzi nam około tam 2,5 hektara w godzinkę cięcia. Myślę, że troszkę zapisów to mam u ludzi. Myślę, że spokojnie do 300 hektarów dojdziemy ściętych w tym sezonie. Kukurydzy mi się też chyba w miarę dobrze zapowiada, bo już tam pytają się rolnicy i tak dalej. To myślę, że w tym roku zrobimy rekord, przebijając zeszły rok. Około 420 miałem w zeszłym roku. No w tym roku myślę, że może i do nawet 600 dojdziemy, ale to zobaczymy kukurydzy. W kombajnie znajduje się monitor, z którego możemy wyczytać dość dużo danych. Na przykład prędkość jazdy, którą teraz wykonujemy, spalanie kombajnu na godzinę, spalanie kombajnu na hektar mucenia, powierzchnię, jaką mucimy w ciągu godziny, powierzchnię ogólne, wymucone, mucone sieczkarnią, mucone na pokos, kilometry przejechane kombajnem podczas pracy, jak i transportu, ilość napełnionych zbiorników, zużycie paliwa ogólne podczas mucenia, podczas transportu, podczas postoju i średnie spalanie na hektar. Średnie spalanie na hektar w tym momencie mam około 12 litrów. Z tej przyczyny, że w zeszłym roku dość dużo kukurydzy ściąłem, a w kukurydzy wiadomo, no to około 15 do 17 litrów na hektar przepalał. No teraz jest to dużo mniej. No i możemy jeszcze wyczytać czas pracy, ogólne motogodziny podczas pracy, transportu i podczas siekania. Jak tutaj dobrze widzicie. Odnośnie monitora jeszcze mogę powiedzieć, że tak, posiadamy kamerę cofania. Niestety nie mam kamery na rurze.
ogólne informacje na czujnikach, jakie możemy zauważyć przy włączonym mocarzu, takie jak obroty silnika, prędkość jazdy, temperatura, ciśnienie oleju, pojemność zbiornika AdBlue, ile w tym momencie znajduje się nam w zbiorniku AdBlue, temperatura oleju, na woltomierz przy akumulatorze, obciążenie silnika, posiadana ilość paliwa w zbiorniku, ustawienie klepiska od 1 do bodajże 30 chyba punktów mamy, prędkość motowidła w kilometrach, obroty podajnika ziarnowego, podajnika kłosowego do bukownika, obroty wytrząsaczy, przepraszam, sit wytrząsaczy, no i sieczkarnie, która aktualnie jest włączona, bo jedziemy z pokosem. Jeszcze są obroty mocarni i wiatru, które możemy w każdej chwili regulować.